Dzisiaj będzie bardzo krótki i bardzo szybki filmik, w którym pogadamy trochę o takim zestawie od GoPro, który nazywa się GoPro Sports Kit. I w skład tego zestawu wchodzą dwa bardzo fajne gadżety, które w tym momencie idealnie sprawdzą się przy okazji wyjścia na rower, na hulajnogę albo załóżmy na deskę. Tak naprawdę tych gadżetów będzie można używać przez cały rok, ponieważ one również bardzo fajnie sprawdzą się przy okazji jakiegoś tam wyjazdu na narty czy na snowboard. Ale więcej szczegółów przedstawię Wam zaraz. Twój zestaw kupiłem w sklepie GoHero i tutaj wielkie dzięki dla całej ekipy, ponieważ moje zamówienie zostało złożone w trybie ekspresowym oraz za genialną obsługę, ponieważ stwierdziłem, że odwiedzę ten sklep i zobaczę, jak to wygląda na żywo i tutaj wszystko wypadło naprawdę mega pozytywnie. Za swój kit zapłaciłem 279 zł, jest to cena promocyjna. Wydaje mi się, że jest to całkiem fajny deal, ponieważ kupując te gadżety osobno musielibyście zapłacić trochę więcej. A tak, macie cenę promocyjną, jeszcze do tego dostajecie wodoodporny pokrowiec, który jest naprawdę bardzo fajny, można do niego zapakować trochę rzeczy. Ma on jeszcze wbudowaną przegródkę, którą sobie można jakoś tam przełożyć i skustomizować. No i do tego jeszcze jest kieszonka, więc zawsze można wrzucić dodatkowe karty pamięci albo załóżmy kable. Przy zakupie oprócz wyżej wspomnianego już organizera dostaniecie mocowanie na klatkę piersiową, czyli tak zwany chest mount. O tym jeszcze za chwilę pogadamy. Mamy takie specjalne mocowanie na różnego rodzaju rurki. Na przykład ten gadżet będzie można zamocować na kierownicę od waszego roweru, albo załóżmy na kijku narciarskim, albo na czymkolwiek innym. Tym oczywiście można regulować, można się tym pobawić. Dodatkowo tą kamerkę jeszcze można obrócić o 360 stopni, więc tutaj naprawdę będzie kilka różnych możliwości na zamocowanie tego. I do tego wszystkiego dochodzi jeszcze papierologia. Obsługa oraz montaż tych gadżetów jest banalnie prosty i każdy da sobie z tym radę. W moim przypadku handlebar wylądował na kierownicy od mojego Super 73. I jak dla mnie jest to genialny gadżet, ponieważ w jednym momencie możemy zrobić tak, że załóżmy nagramy timelapse'a i pokażę Wam, co się załóżmy dzieje przede mną, albo co się dzieje za mną, a po chwili jak będę chciał, to tą kamerką mogę obrócić o 180 stopni, albo załóżmy o 90 stopni i mogę załóżmy nagrać jakiś krótki komentarz. Plus tutaj bardzo dużym plusem jest oczywiście dodatkowy ekran w dziewiątce, który znajduje się na froncie i który na pewno ułatwia całą pracę oraz sprawia, że wykadrowanie wszystkiego jest banalnie proste. Natomiast chest mount, czyli to mocowanie na klatkę piersiową, jest cały czas w jednym miejscu, ale tutaj możecie sobie regulować paskami, można sobie to mocowanie ustawić wedle swoich preferencji, wedle swoich gabarytów, więc to jest spoko. Co do samej kamerki, tą kamerką można tutaj regulować i można ją ustawić pod kilkoma różnymi kątami. Zresztą ona się obraca, więc tutaj widzicie. Jak dla mnie bardzo fajny gadżet, ponieważ na początku załóżmy możecie pokazać coś, co znajduje się przed Wami. Jeżeli chcecie nagrać załóżmy jak gracie i kopiecie piłkę, to starczy, że tą kamerkę obrócicie. Jeżeli załóżmy chcecie nagrać coś z ręki, to tą kamerkę wypinacie, zajmuje to kilka sekund. Możecie już śmiało nagrywać jakiegoś vloga albo cokolwiek innego. A później załóżmy, że idziecie na rower albo pojeździć na motocyklu albo na czymkolwiek innym. Kamerkę z powrotem wpinacie. I znowu można nagrywać, znowu można ją obracać na kilka różnych sposobów. Nie wiem jak Wy, ale mi ten gadżet bardzo się podoba i wydaje mi się, że pomoże on urozmaicić w jakimś tam stopniu Wasze ujęcia oraz sprawić, że te filmy po prostu będą ciekawsze. Więc jak widzicie, macie tutaj dwa gadżety, ale te dwa gadżety są na tyle uniwersalne, że przy ich pomocy możecie już stworzyć kilka naprawdę bardzo ciekawych ujęć. Załóżmy, że dołożycie do tego jeszcze jakiś komentarz i już możecie nagrać vloga, albo załóżmy możecie nagrać relację z wycieczki rowerowej, albo załóżmy z wypadu na narty. Opcji jest naprawdę bardzo wiele i im bardziej ktoś kreatywny, tym więcej pomysłów i więcej zastosowań znajdzie właśnie dla tych gadżetów. Zresztą jak popatrzycie na YouTubie, zauważycie, że wielu topowych twórców również korzysta z takiego mocowania typu chest mount albo załóżmy z handlebara, żeby ponagrywać niektóre swoje filmy i porobić przebitki przy ich pomocy. Jeżeli mogę Wam coś podpowiedzieć, to sugerowałbym nie kupować tych takich tańszych gadżetów do GoPro. Mam tutaj na myśli te różne zamienniki i te zestawy, w których macie 50 w jednym, 30 w jednym itp. itd. Z jednej strony brzmi to ciekawie i brzmi to atrakcyjnie, ale prawda jest taka, że te gadżety są dosyć słabo wykonane, ich żywotność jest bardzo krótka, albo załóżmy ich żywotność się kończy w momencie, gdy otworzycie karton z Waszym zamówieniem. Dlatego, jeżeli przymierzacie się do różnych gadżetów dodatkowych do GoPro, to sugerowałbym się na początku zastanowić, co chcecie kupić i czy jest Wam to potrzebne. Jeżeli macie już coś upatrzone, jesteście pewni, to sugeruję wydać trochę więcej na oryginały, ale przynajmniej żywotność tych gadżetów będzie dużo dłuższa, jakość wykonania będzie dużo lepsza i sprawią Wam one więcej fanów. Nie będziecie się wkurzać, że nagle coś się rozpadło na kilka różnych kawałków. Ok, jeżeli będziecie mieli jakiekolwiek pytania na temat GoPro, chcielibyście zobaczyć jakiś filmik, piszcie śmiało i widzimy się wkrótce. Do zobaczenia, cześć!